Na życiu trzeba się znać. Szczepan! No, co? Jak? Co ty tak cały dzień siedzisz i wgapiasz się w te najmniejsze okno w domu? Weź sobie lepiej poduszkę i sobie otwórz to okno od podwórka, tam na pijach ten, na drzewo nie, robi. Nie, no. Nie chcę, wiesz, bo bym musiał odsuwać, wiesz, te szafki, a tam przecież masz za szafką te lampiony różne, wiesz, nie ma sensu, więcej roboty, wiesz. O kurcie. Szczepan, co ale... czemu tak żyć zamarł? Ale cię... Co to Szczepan? Co ty babki oglądasz przez okno? Pokaż. Czekaj, a ty może to nie znam. Czemu one jakoś tak się dziwnie przewracają jak na patyki? Czemu one na golasa? Irka, wiesz, nigdy się taki z tego rozpadania cywilizacyjnego gorąc się na świecie zrobił, że nawet ja sam odczuwam jakąś, wiesz, taką gorączkę taką, wiesz. Nie, to przecież w ogóle nie jest ciepło, ale... Szczepan. To są tylko twoje odczucia. No popatrz, jak i gorąco. No, zobacz. Czekaj, mi się wierzy, nie chcę. Ja sama wyjrzę przez to okno. Irka, to nie to okno! Szczepan, ja wcale nie jestem taka dociekliwa, ale możesz mi powiedzieć, gdzie dałeś klamkę od okna, bo myślałam, że okno jest otwarte, a tymczasem... Ale fakt, wyrzuciłaś się nie licho. Szczepan, ja chciałam się zapytać, gdzie znikło okno? Irka, to nie było okno, tylko to był telewizor. No już był telewizor. No i to teraz to mi mówisz? No bo ty nigdy nie pozwalasz mi oglądać tego, co lubię w telewizji, no. Bo uważam, że jest ciekawszy. I w takim razie, jak ty chcesz telewizor oglądać, to ja w tej newralgicznej dla naszego związku proponuję ci na chwilę zamknąć oczy. Zamknij oczy. No dobrze, no. Kurczę, no niemożliwe, jak tyś tam weszła do tego telewizoru? Kurczę, weszła, ja nic nie mógł i patrz, podoba ci się? No teraz to jak jesteś w telewizorze, to ja cię kurczę wyłączę i otworzę sobie okno. Jesteście tam jeszcze dziewczyny? Słuchajcie, Irena ogląda telewizor, ale od środku.